Chcesz zarabiać więcej pieniędzy? Marzysz o lepszym życiu, a może pragniesz być bardziej efektywny? Nieważne, co chcesz osiągnąć, w tym wideo pokażę Ci aż 6 skutecznych i zarazem prostych pomysłów, które sprawią, że stan Twojego ciała, stan Twojego ducha i stan Twojego portfela zmienią się na lepsze. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Zasada Pareto mówi, że 20% naszych działań przekłada się na 80% wyników. Oznacza to, że znakomitą większość naszego życia pierdzimy w stołek, a efekty naszych postępów generowane są przez niewielki wycinek naszych działań. Dlatego tak ważnym jest, aby po pierwsze zlokalizować tą część naszego życia, która jest odpowiedzialna za czynione postępy, po drugie należy ją jak najbardziej poprawić, aby jeszcze efektywniej pokazywać światu, kto tu rządzi. Oczywiście każdy z nas jest inny i każdy ma inne cele czy też pragnienia, wszak jesteśmy różni. Istnieje jednak wspólny mianownik dla wszystkich osób. Każdy z nas chce poprawić stan swojego ciała, stan swojego ducha i stan swojego portfela. Jak mawia Rafał Mazur z kanału Zen Jaskiniowca, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Nieważne więc, kim jesteś, każdy bardziej lub mniej chce być zdrowy, chce być szczęśliwy i chce być bogaty. Mając to wszystko na uwadze, postanowiłem pokazać Wam kilka kluczowych aspektów, które w znaczący sposób poprawią Wasze życie. Inwestycja w te rejony więc dla każdego z Was będzie pewnym biznesem, który wielokrotnie się Wam zwróci. Zobaczmy więc, co to za rejony. Pierwszym pomysłem na poprawę Waszego życia jest inwestycja w Wasze zdrowie. To, jak się czujemy i na ile procent stać nasz organizm, jest kluczowe dla wszystkich innych dziedzin życia. Nawet jeżeli zarabiacie masę pieniędzy i żyjecie w dostatku, ale macie problemy z wyjściem na 5. piętro po schodach, ponieważ wasze ciało jest po prostu słabe, musicie jak najszybciej to zmienić. Dlaczego? Po pierwsze, chodzi o komfort życia. Jeżeli macie problemy z zawiązaniem buta, czy też ze znalezieniem odpowiedniego rozmiaru spodni w sklepie, czas uderzyć się w piersi i rozpocząć zmiany. Nie mam na myśli tutaj radykalnego przejścia na dietę ketogeniczną i katowania się codziennie na siłowni po 4 czy 5 godzin. Niemniej jednak musicie codziennie wykonywać jakąś aktywność fizyczną. Ja na przykład regularnie biegam po 10 km i ćwiczę w domu. Musicie sobie zdać sprawę, że nasze społeczeństwo staje się z roku na rok coraz bardziej zastane. Popatrzcie na Stany Zjednoczone i uwierzcie mi, że za 10 lat tak będzie wyglądała Polska. Kolejki do McDonalda wcale się nie zmniejszają i jest to dużo bardziej seksowna propozycja niż przebiegnięcie chociażby 5 km przy zerowej temperaturze. Co jednak ważne, aktywność ruchowa wydłuża nasze życie i diametralnie poprawia jego komfort, a chyba każdy z nas chce żyć jak najdłużej i cieszyć się jak najlepszym zdrowiem. Dlatego też czas, jaki inwestujecie w sport, potraktujcie jako inwestycję w wydłużenie waszego życia. Ja sam zawsze sobie powtarzam, że godzina spędzona na bieganiu wydłuża moje życie o co najmniej 2, jest więc to uczciwa wymiana. Jeżeli do ćwiczeń dodacie lepszą dietę, bogatą w warzywa i owoce, ograniczając przy tym fast foody i używki, jak również zaczniecie wysypiać się 6-7 godzin na dobę, możecie być zadziwieni efektami tych, na pierwszy rzut oka, prostackich ruchów. Lepsze samopoczucie, więcej energii, jasność umysłu, poprawa odporności na stres to tylko kilka z profitów, jakie daje nam zadbanie o stan naszego ciała. Oczywiście wybór pozostawiam Wam, bo ostatecznie człowiek jest sumą swoich wyborów. Drugą inwestycją, która zwróci Wam się wielokrotnie, jest inwestycja w stan naszego ducha. I tutaj mamy wiele płaszczyzn, na których możemy działać. Pierwszym jest oczywiście edukacja. Mówię to na kanale dość często, ale warto powtórzyć to jeszcze raz. System edukacji nie przygotowuje nas do życia w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w czasach ogólnoświatowej cyfryzacji. W szkole nie uczą nas, jak radzić sobie z uzależnieniami od smartfona. Nie pokazują również, jak inwestować w giełdę czy kryptowaluty, jak również nie tłumaczą, dlaczego szybkie pożyczki są złe. Wszystko to musimy nauczyć się sami. Dobra wiadomość jest jednak taka, że żyjemy w czasach, gdzie dostęp do informacji jest tak łatwy jak nigdy wcześniej. Każdy z nas posiada telefon, który odpowie na wszystkie nasze pytania. Wystarczy je tylko zadać. I uwaga, wszystko jest za darmożkę. Jedynym problemem jesteśmy my sami i nasze chęci do zdobywania nowej wiedzy, a z tym bywa różnie. Osobiście jestem wielkim fanem rozwoju osobistego, czego najlepszym przykładem jest ten kanał. Wiedzę warto zdobywać i przeznaczać na to spore środki pieniężne. Kilkaset złotych wydanych na książki, seminaria czy kursy online przełoży się na niebotyczne zwroty w Waszym życiu osobistym i postępy w karierze zawodowej.
Im większą mamy wiedzę, tym lepsze jest nasze życie. Dlatego polecam Wam rozwój osobisty. Ale do kogo ja mówię? Przecież oglądacie to wideo i tym samym chcecie się rozwijać. Bardzo dobrze, tak trzymajcie i cały czas zdobywajcie nową wiedzę. Kolejnym aspektem ze stanu naszego ducha są relacje pomiędzy nami a naszymi bliskimi. Książek na ten temat jest od groma. Ważnym jest jednak uświadomienie sobie, że więź rodzinna jest niezwykle ważnym aspektem naszego życia. Człowiek jest istotą społeczną i relacje międzyludzkie odgrywają niesamowicie ważną rolę w naszym życiu. Dlatego warto zwrócić na nie szczególną uwagę, zwłaszcza teraz w dobie internetu, gdzie życie sporej części osób przeniosło się do sieci i polega na dodawaniu kolejnych zdjęć czy relacji w mediach społecznościowych. Oczywiście idę tutaj pod prąd ogólnoświatowemu trendowi, ale spędzenie wspólnego czasu z żoną, a co ważniejsze z naszymi dziećmi, o ile takie macie, jest szalenie ważne. Nasze maluchy rozpaczliwie potrzebują naszej uwagi, którą łatwo możemy skierować na np. karierę czy pieniądze. Pierwszych kroków naszego dziecka nie da się przeżyć drugi raz, dlatego apeluję do Was o zmianę priorytetów i przyłożenie szczególnej uwagi do tej części życia. Zawsze przypomina mi się historia małego chłopca, którą kiedyś usłyszałem. Chłopak miał ojca dziennikarza, który cały czas pracował. Gdy wrócił z pracy, jadł i zamykał się w swoim biurze, aby pracować do późnej nocy. Chłopczyk nie miał więc szans na uwagę najważniejszego człowieka w swoim dziecięcym życiu. Wpadł więc na pomysł i codziennie wkładał ojcu pod drzwi jego gabinetu karteczkę z listem, w którym to pisał, że to był grzeczny, innym razem, że bawił się z kolegami, a jeszcze kiedy indziej pisał o swoich marzeniach. Zawsze na końcu listu pisał, żeby tato mu odpisał. Ojciec nie odpisał mu jednak ani raz. Niech ta historia będzie dla Was przykładem skrajnie złego modelu wychowywania i zarazem pewnym znakiem ostrzegawczym. Ostatnim aspektem w dziedzinie stanu naszego ducha jest nasz wewnętrzny spokój. Jedni osiągają go poprzez religię, inni poprzez medytację, a jeszcze inni poprzez wyciszenie. Grunt to zdać sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach potrzebujemy chwili pełnego relaksu. Trzeba zatrzymać się i wyłączyć wszystkie rozpraszacze, zastanawiając się nad tym, dokąd zmierzamy. W przeciwnym razie stres, problemy życiowe czy też inni ludzie mogą doprowadzić nas na skraj załamania nerwowego. Kolejnym aspektem na to, w co zainwestować, aby nam się zwróciło, jest stan naszego portfela. Zostawiłem tą właśnie część na sam koniec, ponieważ jeżeli stan ciała i stan ducha nie są optymalne, to stan naszego portfela nic nie zmieni w naszym życiu. Jednakże jest to również bardzo ważny aspekt życia znakomitej większości z nas. Nie ukrywajmy, pieniądze, czy tego chcemy, czy też nie, wpływają na nasze życie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Wujek z Ameryki w testamencie zapisuje Wam 5 milionów dolarów. Każdy z nas byłby chyba przeszczęśliwy. Z taką sumą moglibyśmy zrealizować każde nasze marzenie. Jeden kupiłby sobie wielką willę, inny zacząłby podróżować po świecie, jeszcze inny rozdałby wszystko dla ubogich, a jeszcze ktoś inny przehulałby całą sumę na wino, kobiety i śmiech. To, co jest ważne w tej historii, to to, że każdy z nas zrobiłby z tą kwotą, co by tylko chciał. Morał tej historii jest więc bardzo prosty. Pieniądze sprawiają, że jesteśmy tylko i wyłącznie bardziej sobą, ze wszystkimi naszymi blaskami i cieniami. I tak radzą postrzegać pieniądze. Nie jako coś złego, destruktywnego i deprawującego ludzi, ale jako narzędzie do działania. Pieniądze są jak nóż. Możecie kroić nim chleb, ale równie dobrze możecie zrobić sobie czy też innym krzywdę za pomocą tego narzędzia. Mając już za sobą kwestie moralne, podejścia do zarabiania pieniędzy, czas poprawić stan naszego portfela. Na szczęście sposobów na poprawę jest naprawdę sporo. Na początek zachęcam Was do obejrzenia wideo, w którym pokazuję 8 sposobów na zarabianie 100 zł na dzień. Link do niego właśnie ukazał Wam się na ekranie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wiele wartości. Jeżeli tak się stało, zachęcam Was serdecznie do podesłania tego wideo swoim znajomym, a także subskrypcji kanału. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.